Cześć, witajcie, wędkarstwo, idziemy na ryby. Dzisiaj krajoznawczo bardziej zaczynamy tą przygodę, a jedziemy na ryby. Nabrało takiego znaczenia, że faktycznie jedziemy nie samochodem, tylko rowerem. Zbliżamy się już powoli do mojego celu. Wybrałem sobie tutaj miejsce takie z dawnych lat, byś powiedział bardziej nostalgiczne, które się zmieniło w ogóle mocno, ponieważ mamy tutaj pomnik teraz naszego papieża, także z szacunkiem będziemy sobie koło niego łowić. Tam chcę łowić, tam kiedyś zawsze jesienią albo wiosną był taki dół. No i tutaj coś wtedy brał. Także zobaczymy, co z tego tu dzisiaj będzie. I będziecie mieli wszystko w takim one shotcie, bo musiałem się kompaktowo ogarnąć, zapakować, żeby po prostu nie było lipy. O, tu zostawiam gdzieś rower. Myślę, będzie w miarę bezpiecznie. No i tu wędeczki. Zobaczcie, na rzepach do tych linek od hamulców, tylko po to, żeby mieć tu dostęp. No bo to była lipa, słuchajcie, bym zniszczył. I tak strach jest, że się coś wydarzyło. Ale finalnie myślę, że tu wszystko będzie dobrze. No i wędka też 360 w trzy składzie, żeby to nam nie wystawało nigdzie. Dużo rzepów. Praktycznie to wszystko, co mam. Jeszcze do tego tylko plecak. Idziemy na miejscóweczkę. Może się coś uda dzisiaj tu złowić. Generalnie skusiłem się, bo byliśmy tu na spacerze z rodziną. No jak widzicie, ja już widzę, ryby są. Pokazują się. Na połowie, na dwie trzecie, na jedną trzecią, wszędzie są. Także tu chcielibyśmy sobie powędkować po prostu. O. Mam nadzieję, że nikt nam nie będzie przeszkadzał. Że ja nikomu nie będę przeszkadzał, że tu jestem. No bo okoliczności są takie eleganckie, że podejrzewam, że komuś się może to nie podobać. A z Bąszyniu wędkarstwo i wędkarze no nie mają za bardzo tutaj fajnie. Bo na przykład na marynie zakazano wędkowania, potem zakazano chyba wędkowania aż do Baszty, czy w okolicy Baszty. No przecież w Anglii, jak mówiłem, w tych portach kanałowych, gdzie można było nawet pod barki rzucać, no nikomu to nie przeszkadzało. No a w Polsce jest jak w Polsce i od razu temacik, komuś musi przeszkadzać, że jakaś żyłka, że coś, wiecie jak jest, że łódki się psują, śruby się psują. No tu jedziemy, się ogarniemy, wam pokażę w ogóle, jak ja jestem tutaj fajnie spakowany na taką przygodę. O, widzicie? I tu mamy tylko korum i plecak tak naprawdę. Także bardzo spoko. I dało się jechać tym wszystkim na rowerze. Odchudziłem się maksymalnie, ale będzie dobrze. No i tu. Tu mam jeszcze zatrzaski. No, także rozplątałem temat. Krzesło tak naprawdę będzie tu. Podbierak. I tu teraz najciekawsze rzeczy. Plecaku. Tutaj mamy pudełko bojowe. Dendrobeny. Kaster. Ręcznik. Tutaj jeszcze więcej przynęt, bo to było dzisiaj tak naprawdę najważniejsze. I tutaj sobie wyjmiemy kuwety, w której jest po prostu glina i zanęta. I tu jakoś z tego chciałem zrobić sobie półkę boczną. Jakoś to zaraz wykombinujemy. I przypony. I nic więcej nam nie potrzeba. Czy mój patencik tutaj da radę? No to ma być tak. Tak. I to ma być tutaj wsadzone. Jakoś to będzie. Czekajcie, nie ta strona. To ta strona. No. No, ten uchwyt z tego trapera jest taki, że żaden, bo to się całe rusza i to tu będzie największym problemem. Szkoda. Widzicie, nie daje rady. Jakby był sztywny, to by było bardzo przyjemnie. A tak, to tutaj, widzicie, wygląda trzyma ten dziad. A
tu niestety nie ma 25 na tym Korunie i jest problem. No dobra, ale jakoś to będzie. Dobra, to zrobimy zanętę. Pomysł na zanętę jest taki, żeby było sprawnie i w ogóle to troszeczkę czerwonej. Troszeczkę więcej czarnej. O, teraz zrobimy sobie z wodą. I do tego po prostu wrzucę glinę i postaram się przetrzeć to przez czaszę od podbieraka. No ograniczenia są po prostu, jeżeli się bierze sam plecak. Ale też nie nastawiamy się tutaj na jakieś nie wiadomo co. Tylko na to, żeby po prostu miło spędzić czas. I leciutko ją przemoczę. O. W ten sposób. I teraz dodamy do tego glinę. Jak nie wiem jak łowić, to po prostu łowię pół na pół. To jest bardzo bezpieczna taktyka. Widzicie, razem z gliną to zmieszamy. W ten sposób. I tu gdzieś miałem czaszę. O. I tu teraz podbierak, zobaczcie, nakładamy na kuwetę. Jakoś sobie będziemy to w miarę próbowali zblokować. Prowizorycznie przetrzemy. Nie jest to idealne przetarcie. Musiałbym go naciągnąć od spodu. Ale ciężko tak, jedną ręką. No, i zresztą resztkę tu. Może być. Widzicie, nie jest idealnie. Ale na rzekę. Może być. Teraz kuweta idzie tu. Jakby się to trzymało, to byłoby dobrze, ale się nie będzie trzymać, więc podstawimy drugą i jest elegancko. Bierzemy się za przynęty. Tu mamy robaki. No one już mają trochę, już widzicie kupę zanęty, kaster się robi. Robaki idą tu. Mamy też trochę peletu, tylko jeżeli chodzi o nęcenie, to zrobimy po prostu taki jeden jakby miks. Oj, sorry. Miks wszystkiego, bo mam ograniczone miejsce. Kukurydza. Bardzo ważny, uważam, będzie tu kaster. Udałoby się jakieś nożyczki. Też ma takie sprytne pudełko z Koruma. Są nożyczki. Mamy tego kasterka też. Trochę starej ochotki. Jednak tu damy tylko tego. No przydałoby się umyć, no ale nie będą ryby narzekać. Bo trochę zostawimy sobie może na hak. Ej, jeszcze mamy trochę dendrobenek. Także widzicie, z przynętami jest całkiem wesoło. Gdzieś tu były. Kurczę, ale się nie skumulowały za bardzo. Bo takie dendrobeny już typowo kopane są. O. Trochę wrzucam tylko do zapaszku. By nie ryzykować za bardzo. Widzicie, tutaj jest to, co jest potrzebne dzisiaj. I troszeczkę poszatkujemy. Bo tu dużych ryb, no nie spodziewałbym się raczej. To będę sobie po prostu dozował w moim koszyku. Ale kąski są konkretne, aromatyczne. I to widzicie, idzie tu obok. I nic więcej nie potrzebuję. Jeżeli chodzi o koszyczki, to mamy różne, od 30 do 60 gram, bo po prostu nie wiem, co tu w tej wodzie się dzieje, jak to ciągnie, bo woda jest wysoko. Ale jakoś sobie z tym to poradzimy po prostu na bieżąco. Jeszcze mamy jokersa. Jokersa mrożonego.
nie chcę go używać generalnie, bo będą małe ryby, ale trochę sobie oczekuję. I zobacz, tu widzicie zestaw z ostatniego filmu, tu się nic nie zmieniło. Wędka ta sama też. Na razie 30 gram. Spróbujemy coś tu przygruntować. Zobaczyć, jak się rzuca. Z tyłu mamy murek, więc też trzeba sprawdzić, czy tam nic nam się złego nie wydarzy. No. Ale z tego, co widzę, główny prąd jest na 2/3. Myślę, że w okolicy głównego prądu można by być, ale też... No nie wiem, szczerze. Szczerze nie wiem, więc zobaczymy. Najpierw sobie pogruntuję po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Jest głęboko, ze 4 metry, 4 do 5. Także nie będzie raczej sensu iść w główny nurt, ale zobaczymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jest jeszcze głębiej. To teraz spróbujemy znaleźć łączenie i tam będziemy łowić. Raz, dwa, trzy, się pocofnę. Damy klips i zobaczymy. Przydałby się stoper. Jednakże mój metronom nie jest aż tak precyzyjny, ale tutaj no, różnica wyszła. I zobaczymy. Następny rzucik. Co to będzie? O, jeszcze mamy słońce w twarz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O! I tu zobaczcie, już jest 10. Od razu znalazł uszy. Spróbujemy. Spróbujemy, bo bardziej precyzyjnie tego mi się i tak nie uda zrobić. Ale zobaczymy sobie tu. Nie przyjechaliśmy za dużo kombinować, tylko się bawić dobrze, tak naprawdę. Także teraz tak. Czemniczówka miała. Teraz zmieniamy sobie koszyk. Na koszyk po prostu do nęcenia. To jest rzeka, więc tutaj 5 albo 6 koszyków na dzień dobry wsadzę. Bo inaczej to no, za dużo to się nie wskóra. Musimy zostawić po sobie jakiś po prostu sygnał tym rybom. I tu chciałem, żeby było wygodnie, fajnie, żeby było widać, co robię. A... Więc tak, do nęcenia dajemy raz, dwa, trzy takie garstki, nie za dużo. I to po prostu podamy sobie teraz na szczała. Bo słońce to będzie nam przeszkadzać teraz. Ale mamy punkt, to wielkie drzewo i jazda. Padło pięknie. I wszystko na dnie ściągniemy. Może być też tak, słuchajcie, że tutaj jest większy dołek, bo my kiedyś łowiliśmy właśnie tutaj, bliżej w dołku. One lubiły się tam kumulować, więc w razie W spróbujemy też sobie po prostu bliżej połowić. Ale najpierw chcę iść w okolice nurtu. Tak najbardziej. Bo tam było 13, teraz mamy 10, a tu było 11. Więc tak lekki dołek może być, że jest. No i nęcimy. Tam może mega wygoda, mega sprawnie i szybko to poszło. To mi się podoba bardzo. A jakie będą ryby? No. Słuchajcie, krąpie pewnie. Zwykle to takie rybki tutaj na tej rzece łowię. Jak będą leszczyki, to już będzie mistrzostwo. Ale leszczyki bym no, nie obstawiał za bardzo. Padiren. No. Podane, o teraz fajnie, bo nam zaszło słońce. To teraz już zakładamy sobie zestaw i z powrotem wracamy do mniejszego koszyczka. 30 gram.
Szczerze nie wiem, jak to jeszcze pływa, ale myślę, że chyba się utrzymie, w razie czego 40 będzie. No i po prostu montujemy sobie przypon. Na razie standardowo i chyba jeszcze z metra będziemy łowić, bo to jednak jest uciąg. A jak będziemy łowić karaczany, to będziemy skracać ten przypon i zwiększać haczyk. To się pewnie wydarzy, no ale tak na początek. To musi być tak. O. Przekładamy sobie. O. Kurczę, no nie idzie to sprawnie. Dobra. Przekładamy. Widzicie, rybki się tu blisko pokazują. Pewnie nie widzicie. Ale są to. O. Czyli na razie coś takiego. Dwie pinki. I do wody pierwszy rzut od razu. Oj, przesadziłem. Czyli nasz kolega krąb. Ale taki urodziwy. No na krótkiej linii się nic nie dzieje, więc zwiążemy sobie stoper. Stoper, który potem pozwoli mi tu wrócić, bo raz po raz sobie tu coś zanęcę. I może będzie tak, że kiedyś te rybki tu bliżej się w tej dziurze pojawią. Także prosty stoper jako znacznik. No, powinien być z cieńszej żyłki albo z plecionki, byłoby lepiej, ale mam tylko taką grubą strzałówkę. Więc może się uda. Będzie to miało sens. Także stoper jest na żyłce. Nożyczki. Włosy mu trzeba zostawić takie w miarę długie, żeby to nie przeszkadzało w niczym. O, coś takiego. Uwaga na plecionkę. O, tutaj gdzieś, o. I będziemy wracać zaraz na dystans, bo tam po prostu coś się działo. Zrobiliśmy jakiegoś krąpia chociaż. Trochę przy karmie, będę więcej podawał do koszyka, bo tego jest tam miliard. Żeby coś tam zostawało. No i tym sposobem damy sobie szansę może. I cztery robaczki dajemy. Jak najwięcej, generalnie. Żeby tam za szybko tego nie zmaltretowały. Co to będzie? O, większy krąb tu taki. Zobaczcie jaki. No, ten już pocieszny. Pocieszny już jest. Także chwileczkę zostaniemy na dystansie. Tu podaliśmy trzy grubsze koszyczki, więc myślę, że mamy z 3-4 rzuty na dystansie. Też takie sowite i zobaczymy znowu na krótko. Oj. To już taka rybka, która mnie zadowala w jakiś sposób. W międzyczasie zaszykujemy sobie więcej. Jak widzicie, zobaczcie, 2/3 pudełka poszło, więc dużo idzie. 200 ml. Albo może nawet 300 już prawie poszło. Także doszykujemy sobie troszeczkę tematu. Mieszaną kukurydzę i rąbaki. Nie chcę martwych podawać, bo chcę je dawać też na haczyk. Peletu jeszcze mamy tam. Więc mamy pasterka. Teraz bym chciał więcej tej... O kurczę, tam mamy branie. Solidne branie było. Chciałbym trochę więcej tych robaków. Tylko nie umiem ich tutaj wydobyć. Z tego piachu. Coś tutaj są bardziej skumulowane. O. O, może one troszeczkę się tu przyczynią też na rzece do tego, że będzie fajnie. O. I to bierzemy. Nożyczki.
W międzyczasie było ubranie, ale to chyba była uklejka, słuchajcie. Najpierw spróbuję same te robaki tu przymielić. A tam bierze, ale to mały. O. To ma być po prostu bardzo aromatyczne, na tej wodzie zostawiać dużo śladu. Jakbym był rybą, to bym na pewno chciał takie coś dostać. Taki chrupiący, kukurydziano-robaczany miks. Fajnie. Wydaje mi się, że ten krąb w okolicy, bo kompletnie się wyciszyło po jego złowieniu. No to niedobrze. No jest kolejna mała, niestety, rybka. A, krąb narobił mi nadziei. Chociaż taki, no nie, zacniejszy jednak jest. Trochę tu walczy. Podobny. Z podobnego działu. O, taki. No. Uciekaj. No i spójrzmy sobie na krótko i pokażę wam teraz, jak ja to sobie wymyśliłem. O, stoperek jedzie. Widzicie, jest stoper. Teraz po prostu klipsujemy krótką linię i już będziemy punktowo tam, gdzie zanęciliśmy. A wracam na nią po to, żeby właśnie dorzucić towaru, bo tam musi być cały czas nęcone, cały czas musi ten towar wchodzić, żeby się to budowało, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. A tam jakaś drobnica była, sieknęły robaki ostro. Także zobaczymy, czy tutaj nas coś zaskoczy teraz. Fajnie by było. Już łowimy na trupki, żeby też tej mniejszej ryby tak nie wabić, bo te małe lubią, jak im się tam coś po prostu rusza. To i damy sobie jedną tą ochotkę, taką fajną kanapeczkę zrobimy. O, jeszcze jedną, jak to mi się uda jakoś dołożyć. O, jest, jest. Idziemy na krótko teraz. I co zauważyliście, to że w pierwszym rzucie było ukleja, a w drugim ten porządny krąb. To dlatego też, że druga ryba jest tak jakby z pierwszego rzutu, bo to zamieszanie, które pierwszy koszyk zrobił, powoduje tam jakąś chmurę i te ryby, które są w okolicy, gdzieś tam sobie podciągają, podjadają, w tym drugim rzucie są do złowienia. Tak często bywa po prostu. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie teraz. Tutaj były turbo chipsy, więc... Teraz zrobimy sobie dwa rzuty i trochę podnęcimy i pójdziemy znowu na dystans. Chyba że się coś innego wydarzy. Zostawiliśmy tu dwa koszyki i teraz po prostu ściągamy klip i wracamy znowu tam. Tu słabiutko. Słabiutko. Nie ma chyba sensu, ale pilnować będziemy. Jak pies teściowy. Wracamy tam, gdzie trzeba. Wygląda na to, że tam chyba będzie dzisiaj najfajniej. Słuchajcie, na ten moment wydaje mi się, że podawanie większej ilości przynęt to popsuło mi wodę, bo jest tak jakby gorzej i nie ma nawet tych małych, nie ma nic. A zacząłem podawać trochę tych robaczków tyle, żeby się tam co podziało i niestety słabo. No jeszcze teraz mamy splątanie. Ale takie nieproblematyczne. Więc teraz puszczę troszeczkę bez robaków, bardziej towar, bardziej zanęte z gliną. I trochę przeczekamy znowu, żeby się coś zaczęło dziać. No bo niestety zgasło. Wszędzie zgasło, bo na krótkiej po donęceniu tym takim profilaktycznym przed wyjściem na dystans i powrocie no nie było zupełnie nic. To zawsze zły znak jest niestety. Albo nie mamy, bo zeszła. Kurczę, coś tak dziwnie, jakby jakiś może szczupak ją zaatakował.
przez chwilę mocniej, tak jakby walczyła. O, i jest kolega Leszczyk, słuchajcie. Jest kolega Leszczyk. A więc, kurczę, się troszkę uspokoiło. I może przez to, że takie leszczyki nam tam wpłynęły. Więc fajnie, fajnie. Staniemy tam na dłużej w takim razie. Ja te ochotki chyba zostawię, bo ciężko się je nabija. Ale martwice trzeba dawać. Jak widzicie, mały haczyk, ale przynęta duża. To taka podstawa tutaj. Na takie wody nasze. Trochę może teraz tego Jokersa zacznę dawać, a mniej tych grubych. O, taki jest pomysł na to. Nie będzie głupie wcale. No, niestety teraz mniejsza rybka. Albo... Kurczę, nie jest źle. Słuchajcie, nie jest źle tam na końcu. Czuć jakiś opór. Tylko mało waleczne. A, cóż, to krzaki były. Nie ma ryby. Muszę zwiększyć ten haczyk, słuchajcie, bo tu się chyba niedobre rzeczy dzieją na tym małym. Zaraz damy 14. O, piękne branie, ale takie aż... O, słuchajcie, najfajniejsza ryba dzisiaj idzie. Zawalczyła, ale niestety zeszła. Boniu. Słuchajcie, haczyk trzeba zmienić. Trzeba haczyk zmienić, bo fajną rybę straciliśmy, kurde. Niedobrze, jeszcze w łowisku praktycznie, więc bardzo niedobrze. Chyba się zaczęły leszczyki tam kręcić. Dodamy sobie Red Brima. Widzicie, taki większy też skracam. Coś tak do tylu. I robię długie, duże oczko, bo się mniej pląta długie oczko. Zwłaszcza w rzece, jak jeszcze nie mamy krętlika. Jakoś tak lepiej to po prostu pracuje. Zakładamy oczko. I robię długie oczko, bo mnie się to po prostu pląta. To jest taki stary patent właśnie, żebyście nie używali tych wiązarek do przyponów do klasyka, tylko robili ręcznie większe oczka, bo one są po prostu mniej plątliwe. Jeszcze trzeba trafić tu hakiem. Kurde. O. Przeszło. No szkoda mi tej ryby teraz wam, słuchajcie, szkoda. I to sobie odcinamy, wyciągamy śmiecia i jedziemy dalej. To rzut z większym haczykiem, kurczę, miejmy nadzieję, że nie uciekły ode mnie te ryby po tej spince. Teraz ubranie, ale no niestety karakan. No, trzeba będzie jeszcze troszeczkę pobudować teraz. Od razu większe odskoczyły, wróciły te. Udało nam się, kurczę, wnęcić te leszczyki, jakoś nie wpasować poprzez właśnie zmniejszenie ilości przynęt. No i też pewnie wybudowało się to łowisko tym, że tam rzucaliśmy trochę tego. Ale niestety za mały haczyk, czyli błąd mój, taki dosyć poważny, spowodował, że spięliśmy w łowisku i teraz jest cisza. Więc zrobimy taki patent, że po prostu
tak myślę, że dobrze będzie zrzucić tam ze dwa z tą ochotką takie czyste i po prostu przejdziemy chwilę na krótką, damy tam odpoczynek, może one się jeszcze zakręcą. Mam taką przynajmniej nadzieję, więc tak zrobię. Puścimy dwa koszyczki, zerwiemy je przy dnie, niech tam się trochę zamieszania zrobi, trochę chmury i może te leszczyki cofną się do mnie. Ja muszę spokojnie to robić, bo jednak mamy przypon, zaraz go poplątamy. O, jest w porządku. Także dwa i jednego damy z tymi przynętami, które... O, jednego damy takiego tęgiego na grubo, bo chwilę nas tam nie będzie, więc niech mają. I może się zresetuje. No szkoda, szkoda. Zwłaszcza, że się udało przejść z chipsów w krąpie po leszczyki. O, także spadło na dno. Dobrze, zerwiemy. Poczekamy teraz na znacznik. O, już tu wjechał, widzicie? No, jest na kołowrotku. Kurczę, nie mogę go złapać. Gdzie on mi tu uciekł? O, tutaj jest znacznik. Więc klipujemy kruciaka. A tak, można. Nie ma wielkich ryb. I przejdziemy zobaczyć na krótko, chociaż tam bym powiedział, że jest najgorzej, jak może być. Ale w ramach odpoczynku na tamtej linii, no, wypadałoby tak zrobić. Idziemy tutaj teraz. No może też tu przyszły. Pół godziny, słuchajcie. Strasznie zgasło. Reset tak jakby nic nie dał. Oj. Chips. Trochę większy. Bardziej Pringles. Ale tak chyba nie idzie w to dobrą stronę w tym momencie na pewno. Bo nie tego byśmy chcieli tutaj już teraz. Był moment, że się coś, że tak powiem, zaczęło fajniej działać. Były większe ryby. No ale niestety coś popsułem. No nic, niestety trochę błędów, trochę pecha i się już łowisko nie odbudowywało za bardzo, by teraz nam tutaj nic już nie możemy złowić, nic nie chce tam wejść. No jeszcze kurczę, łapiemy jakieś syfy płynące. Nie mam już tak naprawdę pomysłu, uważam, że chyba to już bardziej jest strata czasu teraz. Bo wyszło słońce i tych ryb w ogóle nie było dużo. I tak się nie chce w ogóle to odbudować nam. Tych przynęt też chyba za dużo jednak poszło. I się wypaliło. Jeszcze w ramach rozrywkowych, jak się na tym rowerze zabrałem, to nawet mamy podbierak. Tutaj nie decydowałem się na sztyce, no ponieważ bałem się, że gdzieś po drodze mogłoby się rozsunąć, wysunąć i byłby przypał. Dlatego wziąłem taką długą po prostu podpórkę z podbierakiem. No, nie przydała się dzisiaj. No, a może do tych dwóch ryb już by była spoko w użytku. Bo jednak na szczytówce, jak się podnosi do siebie, to można ją złamać, to jest niedobre. Ale taki właśnie był patencik, bo to razem z wędką się wszystko złożyło tam na kierownicy. I można było spokojnie jechać. No słuchajcie, donęcenie no nie dało za wiele. Także jeszcze poczekam, no myślę z 15 minut i... No i będziemy się pewnie żegnać, tak sądzę. Myślę, że tu już szkoda czasu jest na tą wodę w tym momencie. To po prostu nie idzie w dobrą stronę, a te donęcenie raczej tutaj
w ogóle nie pomogło, więc moje podejrzenia wcześniejsze no były raczej prawidłowe, z tym, że za dużo tych robaków, trzeba było jednak trochę jeszcze mniej, trochę bardziej negatywnie, to może by te rybki mi tak szybko nie zgasły. No a co do leszcza, to nie wiemy, czy spinka, czy nie, czy był jeden i potem może drugi, nie wiadomo tak naprawdę. Jak widzicie, wracamy do domu. Przygoda była bardzo fajna, pogoda jest piękna. Dzięki temu, że dozbroiłem się w kamerę taką action, będą raz po raz takie ciekawsze filmiki z jakichś krzaków właśnie, gdzie nie ma możliwości nagrywania po mojemu generalnie. Także ja wracam do domu. Mimo wszystko bardzo fajny dzień. Troszkę zabrakło rybek, no ale tak to jest. Także dzięki. Trzymajcie się, cześć!